Dzień dobry. Dziś do serwisu trafił bardzo ciekawy sprzęt. Klient w opisie problemu zaznaczył, że urządzenie nie wstaje. Zapytany, w jakich okolicznościach inwerter odmówił posłuszeństwa, opisał, iż używał go przy górnej granicy obciążalności, to jest w okolicach 1200 W poboru ciągłego. A przypominam, inwerter jest 12-woltowy. 1200 W podzielone na 12 V to 100 A natężenia ciągłego. Ok, klient odesłał urządzenie do serwisu importera jako zgłoszenie reklamacyjne, a serwis odrzucił reklamację, podając przyczynę, jaką odkrył, którą ma być przełącznik. No to sprawdźmy, czy serwis importera napisał prawdę. Importer twierdzi w piśmie, że przyczyną uszkodzenia inwertera jest przełącznik. Otwieramy obudowę. Na obudowie było oryginalne chińskie zabezpieczenie, po którym wnoszę, że w serwisie importera nikt nie otworzył urządzenia, by zbadać przyczynę jego awarii. A co w środku? A w środku mamy grube kable, którymi zasilanie z baterii poprzez płytę z zabezpieczeniem przed jego odwrotnym podłączeniem płynie sobie do kluczy przetwornicy, którą steruje układ SG3525. Kluczy jest 10 sztuk, pracują w części niskonapięciowej, oczywiście naprzemiennie, czyli na raz otwartych jest 5 kluczy. Klucze w urządzeniu wyglądają jakoś dziwnie, bo to MOSFETy, które nie mają trzech nóżek, tylko dwie. A nie, zaraz, to MOSFETy z trzema nóżkami, tylko środkowe wyprowadzenie drenu wyparowało. Ciekawe dlaczego. Policzmy. Moc inwertera ciągła to 1500 W. Podzielona na 12 V daje nam 125 A. 125 A na 5 kluczy to 25 A na klucz. To sporo. Natomiast moc inwertera chwilowa to 3000 W. Podzielone na 12 V to 250 A prądu ciągłego. 250 A na 5 kluczy to 50 A na klucz. No to już wiemy, gdzie jest problem i na pewno nie jest nim przełącznik. Ktoś twierdzi, że przez drucik o przekroju 0,6 mm2 można bez obaw puścić takie prądy. A jak wygląda sprzęt po naprawie? Oczywiście działa, ale na Państwa miejscu nie podłączałbym tam nic, co ma moc większą niż 700 W. Tak więc jeśli Państwu taki inwerter odmówi posłuszeństwa, to nasz serwis go chętnie naprawi. Pozdrawiam i do zobaczenia.